Moim Państwa gościem jest burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo bieżących tematów, dlatego chciałabym podsumować ten zeszły rok pod względem inwestycji, ale tak bardzo szybko, w pigułce, Pani Burmistrz, takie najważniejsze inwestycje z zeszłego roku i też jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie cieszyńskiego magistratu. Jak Państwo wiecie, myśmy zdecydowali z Radą Miejską, że nie będziemy w ubiegłym roku rezygnować z naszych inwestycji. W związku z tym większość inwestycji, te, które już były prowadzone, oczywiście zostały dokończone i nowe rozpoczęte. I niektóre z nich nadal trwają. Zakończyliśmy, myślę, że dużą i długie lata oczekiwaną inwestycję, budowę sali gimnastycznej przy szkole SP7. Skończyliśmy też schronisko dla osób bezdomnych i noclegownie. I skończyliśmy remont budynku Muzeum Drukarstwa, też wiele lat oczekiwany. Myślę, że z najważniejszych kwestii to również most na ulicy Brodzińskiego i przejazd, który umożliwił naszej Ochotniczej Straży Pożarnej z Bobrka szybsze dojechanie, umożliwia teraz szybsze dojechanie na przykład na osiedle Podgórze. To jest bardzo dobry czas na robienie inwestycji, ponieważ tak jak patrzymy na to, co się dzieje rzeczywiście na rynku, to mamy na rynku, na ulicy Głębokiej i tak dalej, mamy wiele osób, które jednak powstrzymują się od robienia zakupów, wychodzenia na zewnątrz i tak dalej, więc to jest dobry czas, kiedy nie ma takiej ilości ludzi, nie ma takiej ilości turystów na to, żeby budować na przykład główną, czy modernizować główną ulicę miasta, jak Głęboko. No i właśnie, to jak już Pani tutaj poruszyła ten temat, to zacznijmy właśnie od tej rewitalizacji ulicy Głębokiej. Na jakim jest etapie i jak to wygląda? No bo wiemy, że jest poślizg i jeszcze ten pierwszy etap no nie został oddany, nie został zakończony. Jak to wygląda na chwilę obecną? Tak, rzeczywiście mamy opóźnienia. Właściwie firma, która wykonuje dla nas tą inwestycję, ma opóźnienia. Natomiast myślę, że te opóźnienia zostaną dość szybko, mocno ograniczone i liczymy na to, że ta inwestycja zakończy się jednak w okolicach wakacji. Być może rzeczywiście przewidując, że mamy przed sobą jeszcze najtrudniejsze odcinki, gdzie rzeczywiście, jak okazuje się, mamy na przykład piwnice, które są pod chodnikami i pod drogą, czego z zewnątrz nie widać. Rzeczywiście może być problem z jakimiś odkopaliskami archeologicznymi, jakimiś znaleziskami i z problemem zabezpieczenia tych piwnic. Natomiast mamy nadzieję, że te takie bardzo intensywne roboty drogowe będą teraz szły zdecydowanie lepiej. No, idziemy w stronę wiosny, jak widać. Czyli ten pierwszy etap powinien się zakończyć kiedy? Pierwszy etap zgodnie z decyzją, zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy od wykonawcy, będzie zakończony w kwietniu. Ten pierwszy etap, czyli odcinek ulicy Głębokiej od Zamkowej do Matejki. Przepraszam, do Menniczej, więc Matejki już przestanie być dwukierunkową ulicą. Będziemy mogli jakby wpuścić więcej samochodów, będzie przejazd przez centrum miasta. Z rewitalizacją ulicy Głębokiej wiąże się też nierozerwalnie Zamkowa 1. Kiedy tam prace ruszą? Prace ruszą w kwietniu. Będą to prace rozbiórkowe tego, myślę, że niezbyt pięknego budynku. Mamy nadzieję, że pójdą dość sprawnie. Na pewno będziemy Państwa informować, kiedy to się stanie dokładnie. No i to jest pierwszy etap. Sama budowa, przebudowa tej przestrzeni przy ulicy Zamkowej 1 będzie trwała 15 miesięcy. Co tam dokładnie zostanie zrobione? Powiedzmy o tym, bo to będzie transgraniczne centrum informacji turystycznej. Tak, to jest kolejny etap naszego dużego projektu Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju. Zdecydowaliśmy się na upamiętnienie tego szlaku, ponieważ wydaje nam się, że jest to coś, co nas wyróżnia spośród innych miast. Taka linia tramwajowa, która kiedyś łączyła dwie części miasta. Pamiętajmy, że to wtedy było jeszcze
miasto leżące w całości w obszarze jakby jednego państwa. I w związku z tym też ta ulica Zamkowa, która gdzieś tam się pojawiała w przestrzeni i wydawało nam się, że jest to też duża potrzeba na to, żeby zmienić wygląd tego budynku. Umówmy się, nie jest najładniejszy. Ja miałam okazję, nawet mam tutaj na biurku, zobaczyć projekt, do którego czasem odnoszą się też osoby na Facebooku, projekt pana Koniecznego. No, myślę, że jest to swobodne nawiązanie do tego, co ma tam powstać. Myślę, że też inspiracja z tych projektów, które gdzieś tam zostały przedstawione w ramach konkursu, który ogłosił poprzedni burmistrz miasta. No i summa summarum, ten projekt, który mamy w tej chwili, to jest właśnie Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej, gdzie będzie przedstawiona informacja na temat tego szlaku cieszyńskiego tramwaju, ale nie tylko, gdzie będą pracować osoby z Czech i z Polski w jednym transgranicznym centrum, więc myślę, że to jest już coś, czego na całej granicy czesko-polskiej nie ma. No i będzie to na pewno ładna przestrzeń, która będzie też powodowała, że turyści i mieszkańcy będą się z niej mogli cieszyć. Ładna przestrzeń, na którą jeszcze pani burmistrz musimy trochę poczekać. Ale już niedługo. To 15 miesięcy w porównaniu do 1200 lat trwania Cieszyna, więc myślę, oby że było bez problemów i faktycznie będą to te 12-15 miesięcy, tak? Tak. Natomiast pani burmistrz, no póki co utrudnienia. Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy właśnie wzdłuż tej rewitalizowanej ulicy Głębokiej? No, w tej chwili są przedstawione propozycje. Myślę, że z przedsiębiorcami z ulicy Głębokiej, ale tylko tymi, którzy są w naszych zasobach ZBM-u, czyli korzystają z lokali, które są lokalami miasta. Rozmawiamy od dwóch i pół lat, właściwie od samego początku mojej kadencji, nad różnymi rozwiązaniami. Mówiliśmy też dwa lata temu nad propozycjami, jakie są związane właśnie z budową, z rozbudową, z modernizacją tych przestrzeni. Wsparcie, jakie udzieliliśmy w ubiegłym roku, to było prawie 550 tysięcy. W tym roku również proponujemy przez 5 miesięcy 10% obniżki czynszu plus do tego 10% za te utrudnienia przed samym lokalem w czasie wykonywania tych prac bezpośrednio przed lokalem. Oczywiście zapewniamy też, że do wszystkich lokali cały czas dostęp jest, więc oczywiście to jest plac budowy. Natomiast no, utrudnienia będą, ale do lokalu można się dostać. To wsparcie dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi właśnie tutaj o działalność wzdłuż tej ulicy Głębokiej. Natomiast na jakie wsparcie mogą... Mogę podkreślić, że żaden z przedsiębiorców nie zrezygnował. Mamy właściwie dwie rezygnacje, jedną rezygnację tylko z ulicy Głębokiej, z samego wynajmowania. Z samego lokalu. Wynajmu. Mhm. Także tutaj na bieżąco jest monitorowana cała sytuacja, jeśli widzimy, że któryś z przedsiębiorców ma większy lub mniejszy problem, to reagujemy na bieżąco. No właśnie, z jakimi problemami tutaj do pani przychodzą przedsiębiorcy? Z jakimi problemami się borykają tutaj, jeżeli chodzi o tą rewitalizację? Jakie problemy? Oczywiście przedsiębiorcy narzekają, że jest mały ruch. Natomiast on nie wynika bezpośrednio tylko i wyłącznie z modernizacji, bo tak naprawdę obserwujemy, że rzeczywiście ludzie starają się ograniczać jednak zakupy, czy to ze względów oszczędnościowych, co jest jakby oczywistą oczywistością w takich warunkach, ale też jest bardzo, no, w tej chwili zamknięta granica. Kiedy była granica otwarta, to rzeczywiście z czeskiej strony kupujących było bardzo dużo. Bardzo Czesi sobie chwalą i lubią naszą ulicę Głęboką, więc myślę, że jak tylko będzie taka możliwość i będzie z powrotem przywrócony ruch graniczny, to klienci wrócą.
No właśnie, panie burmistrze, tu mówimy o tym wsparciu, ale na jakie wsparcie ogólnie mogą liczyć cieszyńscy przedsiębiorcy w tej kolejnej fazie pandemii? My staramy się jak najbardziej dopasować do tego, jakie są potrzeby. Oczywiście patrząc też na to, jakie są potrzeby miasta, bo pamiętajmy, że każdy dochód do miasta to jest też dochód, który jest precyzyjnie zaplanowany na wydatki związane czy to ze wsparciem stowarzyszeń sportowych, czy ze wsparciem stowarzyszeń wspierających czy działających na terenie miasta Cieszyna, wspierających osoby niepełnosprawne choćby. No i oczywiście to, co dla nas również niezmiernie ważne, z działalnością naszych instytucji kultury. Mamy w tej chwili oczywiście zamknięte z powodu lockdownu zarówno teatr, jak i Dom Narodowy. Ograniczenia, które występują, oczywiście powodują, że koszty są ciut mniejsze, natomiast no, nie oszukujmy się, że największym kosztem w każdej instytucji, w każdym zakładzie są koszty osobowe. Jeśli nie zwalniamy osób, a raczej tego nie robimy, więc te koszty osobowe pozostają. No, pensje muszą nasi pracownicy również otrzymać. Przesunęliśmy termin płatności koncesji dla restauratorów również i sklepów, które sprzedają wyroby alkoholowe. No ale tylko przesunęliśmy, bo jednak stoimy na stanowisku, że z tego 1 000 000 zł, które do kasy miasta wpływa właśnie z tytułu tak zwanego korkowego, są wspierane przede wszystkim kluby sportowe, no i zapobieganie problemom alkoholowym, które w mieście i tak jest zaplanowane na ten rok. Także przesunięcie, jeśli chodzi o podatki, to nie mamy zwolnienia wszystkich przedsiębiorców, bo takie zwolnienia z podatków czy rezygnacje z podatków zwracali się też przedsiębiorcy, ale te sprawy są rozwiązywane indywidualnie, bo też patrzymy na sytuację. Niektóre firmy właśnie w związku z koronawirusem radzą sobie może nawet lepiej niż w normalnych czasach, na przykład organizując wysyłkę internetową, co w tej chwili jest bardzo popularną kwestią. Niektóre firmy budowlane nie wyrabiają się ze swoją sprzedażą czy ze swoimi usługami, bo po prostu jest taka potrzeba na rynku, więc myślę, że zwalnianie takich firm po prostu, bo jest COVID, bo jest epidemia, to jest raczej działanie na szkodę miasta. Przejdźmy już do tych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok. Zacznijmy od dróg, które doczekają się remontu. Mamy, zdaje się, ulicę Halera. Mamy też przygotowane w projekcie budżetu i będziemy składać do Funduszu Dróg Samorządowych ulicę Kossak-Szatkowskiej, która też jest taką ulicą, którą chcielibyśmy wykonać. No jest to wyliczona kwota 9 milionów, jak Państwo sobie zdajecie sprawę, no to jest ogromna kwota, musimy na to pozyskać zewnętrzne środki. Cały czas dyskutujemy z starostwem na temat rozwiązań ulicy Haszlaskiej, bo jednak miasto Cieszyn upiera się, żeby były tam rozwiązania również dla rowerzystów, których jest bardzo dużo w Cieszynie. I ta ścieżka rowerowa wydaje nam się w obie strony, wydaje nam się niezbędna w tym miejscu. Tym bardziej, że nikt z nas sobie nie wyobraża wjazdu do Cieszyna ulicą Katowicką na rowerze, bo to jednak jest rzeczywiście bardzo kłopotliwe i myślę niebezpieczne. Ulica Haszlaska aż się prosi, żeby zostało to w ten sposób zrobione. No oczywiście pomniejsze ulice, Łowiecka, Szarotka, jest tam tych ulic troszkę. No i oczywiście mamy też zagwarantowane środki dla Starostwa Powiatowego na projekt dotyczący tego odcinka Wiślańskiej, Bielskiej, Stawowej. No właśnie, panie burmistrze, rondo tymczasowe, tak? O tym mówimy. To rondo tymczasowe. Będzie tymczasowe? Jak długo jeszcze? No to trzeba zapytać pana starosty, bo myślę, że tutaj prace nad tym, jak ma koncepcyjnie to wyglądać. No właśnie, bo pieniądze w budżecie są na projekt. Tak. Mhm. Już
trzeci raz zapewniliśmy 100 tysięcy w budżecie, także mamy nadzieję, że tym razem się uda. I oczywiście ulica Słowicza, która też nas mocno boli. Myślę, że tutaj też projektowanie, my mamy pieniądze na to projektowanie, a również zwracaliśmy się do pana starosty o to, że chcemy tą ulicę, czy projekt samej ulicy zrobić w mieście. Pan starosta jednak zdecydował się na rozwiązanie, że będzie ten projekt przygotowywany przez powiat, także czekamy. My jesteśmy gotowi. Ulica Katowicka, następny odcinek, ta nakładka od ulicy, od skrzyżowania z Moniuszki do wzdłuż cmentarza komunalnego, też ta nakładka będzie robiona. Ulica Motelowa, która po tych inwestycjach, które tam się działy w pobliżu, rzeczywiście jest mocno dziurawa, będziemy też na tą ulicę nakładkę asfaltową dawać. Będzie trochę zmieniona organizacja ruchu, bo pojawią się tam też miejsca parkingowe. To, co nas, myślę, że wszystkich mieszkańców, ale też turystów będzie interesować, to jest też remont ulicy Trzech Braci i ulicy Sejmowej. Czy będzie miejsce parkingowych w tym roku? W tym roku na pewno nie, bo tych rozwiązań, które proponowaliśmy, my dopiero pracujemy nad programem, nad właściwie przygotowaniem do PPP, czyli do partnerstwa publiczno-prywatnego, ale myślę, że już mamy nawet partnera prywatnego, który zadeklarował, że jeśli taka możliwość tylko będzie, to on jest w stanie się do tego przyłożyć. Myślimy o tym, żeby to był parking z taką przestrzenią również do wykorzystania na rekreację, na małe koncerty, na amfiteatrze. Mówimy o przestrzeni na ulicy Michejdy. Mówiliśmy o tej przestrzeni w trakcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego samego Śródmieścia Cieszyna. Mówimy o parkingu wielopoziomowym na terenach MZD obecnych. No i myślę, że z tego tylko została wykluczona ulica Miarki, gdzie rzeczywiście w planie zagospodarowania przestrzennego prawdopodobnie powstanie, będzie możliwość zabudowania tej przestrzeni i powstaną nowe budynki. Myślę, że to też jest taka przestrzeń, którą braliśmy wcześniej pod uwagę, natomiast urbaniści jednak uważają, że powinniśmy to ze względu na niewielką odległość od budynków i 15 metrów od granicy działki, które musimy utrzymywać przy budowie parkingu, wycięłoby nam to dużą część tej działki z możliwości zabudowy i w związku z tym planujemy, że jednak ta przestrzeń będzie potencjalnie nową przestrzenią mieszkaniową. W budżecie znalazły się środki na modernizację taboru autobusowego, czyli rozumiem, że można autobusem. Ale autobusem, no w tych naszych dalekosiężnych planach jest też tak, żeby linie autobusowe przejeżdżały przez samo centrum Cieszyna, więc będzie można dojechać autobusem na przykład na ulicę Menniczą czy na rynek w przyszłości. Oczywiście jeśli będą to oczywiście autobusy nowoczesne, elektryczne, takie jak te, które właśnie teraz będziemy kupować. Zmieńmy temat, kultura fizyczna, czyli sport, ale zanim o inwestycjach, które zaplanowaliście na ten rok, chciałam zapytać o program wspierania rozwoju sportu i rekreacji na kolejne lata, bo taki program się pojawił, były konsultacje społeczne. Tak. Jakie wnioski po tych konsultacjach, jakie uwagi wpłynęły? Wpłynęły dwie uwagi. Jedna uwaga wpłynęła od prezesa jednej z naszych fundacji, który nie do końca zgadza się z tym naszym założeniem, że będziemy wspierać sport młodzieży, dzieci i młodzieży. No myślę, że jeśli będziemy mieli pieniądze, to będziemy wspierać także sport dorosłych. Na razie wspieramy sport dzieci i młodzieży i myślę, że tutaj patrząc na to, że to były szerokie konsultacje całego programu, również z Radą Sportu, w której akurat
ten pan prezes nie zasiada. Natomiast cała grupa działaczy sportowych, którzy są członkami Rady Sportu, oceniło bardzo pozytywnie ten program, więc mam nadzieję, że jednak spełnia on oczekiwania. Być może jest dość ogólny, natomiast myślę, że przy okazji wdrażania go w życie możemy doprecyzować pewne kwestie. To, co uda nam się zrobić w tym roku, a przynajmniej zacząć w tym roku, bo myślę, że całość stadionu nie uda nam się zakończyć, remontu stadionu nie uda nam się zakończyć w tym roku, ale to też jest duży krok milowy w stronę tego, żeby tą bazę sportową jeszcze poszerzyć. To jest ta najważniejsza inwestycja. Oprócz tego oczywiście cieślarówka. I tutaj jest 1 000 000 zł zaplanowany w budżecie na zrobienie czegoś na cieślarówce. Nie wszystkie rzeczy będziemy mogli tam, zdaje się, zrobić, bo po aktualizacji planów miejsc osuwiskowych w Cieszynie w 2016 roku akurat teren cieślarówki jest też takim miejscem osuwiskowym, także będziemy musieli dokładnie zbadać, czy będziemy mogli tam ten skatepark stworzyć, a tak byśmy chcieli. Oświata i wychowanie już tak na koniec. Jak cieszyńskie placówki sobie radzą z nauką zdalną? No ja muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona z tego, jakie mamy sygnały, zwłaszcza od dyrektorów, bo to my z nimi bezpośrednio mamy kontakt. Natomiast w ostatnich dniach się rzeczywiście okazało, że są osoby z tego mocno niezadowolone. No, są to też osoby, które pracują niekoniecznie w naszych jednostkach, więc no, myślę, że wiele tych sygnałów jest bardzo poważnie przez nas sprawdzanych. Niezadowolone z czego konkretnie? No i tutaj ja mam problem, bo jest jakby wielka potrzeba wsparcia nauczycieli i dzieci i rodziców. Tyle tylko, że nie do końca wiemy jeszcze, na czym miałoby to wsparcie polegać. Myśmy rzeczywiście w ubiegłym roku bardzo poważnie podeszli do tematu przygotowania się do ewentualnego kolejnego lockdownu, czyli w wakacje wszyscy dyrektorzy pracowali nad poprawieniem sieci teleinformatycznej. Pod koniec tego pierwszego lockdownu rzeczywiście zapewniliśmy w szkołach dużą ilość, wszystkie możliwe projekty, które mogliśmy wykorzystać do tego, żeby zakupić sprzęt. Ten sprzęt został zakupiony. Dołożyła się do tego jeszcze Fundacja Łatka, także tego sprzętu rzeczywiście trafiło do cieszyńskich szkół bardzo dużo. No oczywiście zaproponowaliśmy też nauczycielom jakby prowadzenie zajęć z terenu szkoły. Jeśli ktoś ma rzeczywiście problemy z internetem i tak dalej, to mógł to robić. Niewielu nauczycieli z tego skorzystało. No a w tej chwili ja myślę, że wszystkim nam doskwiera. Ja myślę, że najbardziej trzeba się bać o te nasze biedne dzieci, bo to one najbardziej odczuwają to, że nie mogą się kontaktować ze swoimi rówieśnikami, że nie ma tych relacji w szkołach i tak dalej. Także ja bym się tutaj bardzo mocno oparła jednak na opinii rodziców, jak oni to odczuwają. No i mamy i takie opinie, od skrajnie niezadowolonych do skrajnie zadowolonych, bym powiedziała, czy zadowolonych i chwalących nasze rozwiązania. No, prawda zawsze leży gdzieś po środku. Myślę, że to nie są łatwe tematy i na pewno będziemy z tych kwestii musieli wyciągnąć odpowiednie wnioski. Czy wsparcie, które otrzymują nauczyciele, jest odpowiednie? No, mnie trudno powiedzieć. Ja się opieram na opinii dyrektorów. Żadne z tych osób, które w tej chwili na Facebooku są bardzo aktywne, nie zgłosiły tych problemów w swoich szkołach, więc część, tak jak mówię, osób nie pracuje w naszych szkołach, więc też trudno mi powiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda. Będziemy na pewno sprawdzać, a te osoby zostaną przez nas, przeze mnie, zaproszone do takich
szerokich konsultacji na temat tego, jak wyjść z tego kryzysu epidemicznego. Także myślę, że każdy będzie miał okazję się wykazać. Wykorzystujecie ten czas na jakieś drobne remonty w szkołach? Drobne bądź może takie większe? Kończąc poprzedni rok otwarciem sali gimnastycznej w szkole SP7, te duże remonty, które były zaplanowane na tą, te duże inwestycje, które były zaplanowane na tą kadencję, myślę, że się zakończyły. Szkoła podstawowa numer 6 musi jeszcze poczekać na swoją salę gimnastyczną, bo nie na wszystko nas stać. Natomiast oczywiście w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, na dachu szkoły podstawowej SP5, który to dach po pożarze, który kilka lat temu strawił część dachu, teraz wymaga już takiej mocnej interwencji i ten remont trwa. Przygotowujemy też, mamy przeglądy straży pożarnej, które wskazują, że część naszych szkół, choćby szkoła podstawowa SP1, to z naszych wyliczeń około ponad 1 000 000 zł powinniśmy wydać na zabezpieczenia przeciwpożarowe z dostosowaniem do nowych wytycznych, więc to są wszystko kwestie, które są przed nami. Takie drobne remonty, oczywiście czyszczenie, dopieszczanie i to, co możemy zrobić, oczywiście zostało już zrobione. My też obsługę szkoły, która nie jest nauczycielami, nie jest kadrą pedagogiczną, wykorzystaliśmy w tym czasie na odmalowania, na drobne remonty. Wiele się podziało w szkole podstawowej numer 7. Także myślę, że cały czas pracujemy. Pracujemy też nad projektami, które pozwolą nam w przyszłości czy to zmodernizować nasze stołówki, czy to udostępnić szkoły w większym stopniu. Także cały czas te prace również nad wnioskami do programów trwają. Przenieśmy się już na sam koniec, Pani Burmistrz, z tych szkół do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. To muzeum jest już po remoncie, tak. Ale kiedy takie wielkie otwarcie? No pewnie to też nie jest teraz sprzyjający czas. No i kto będzie prowadził Muzeum Drukarstwa? Bo wiem, że jest problem tutaj jest w tym problem. Temacie, bo po konkursie nie wyłoniliście jakby żadnego prowadzącego. To znaczy nikt się nie zgłosił. Tak, pomysł remontu Muzeum Drukarstwa, czy też modernizacji Muzeum Drukarstwa był pomysłem, z którym wystąpiło Stowarzyszenie Muzeum Drukarstwa. Uroczy, fantastyczni starsi panowie, którzy prowadzili to Muzeum Drukarstwa i mieliśmy nadzieję, bo tak się też zobowiązali, do tego, że będą prowadzić po zakończeniu remontu. Remont trwał trochę, bo to minęły nam 2 lata od rozpoczęcia tego remontu. My w tym czasie przygotowaliśmy 2 razy większą przestrzeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, jest tam winda. Trwało to trochę, natomiast rzeczywiście remonty się zakończyły pod koniec ubiegłego roku. Ogłosiliśmy 2 konkursy. No niestety Stowarzyszenie Muzeum Drukarstwa nie przystąpiło do tych konkursów. Panowie nie czują się na siłach, żeby prowadzić to muzeum. No i w projekcie zakładaliśmy plan awaryjny, plan B, że Muzeum Drukarstwa będzie prowadzone przez jedną z naszych jednostek kultury, a że mamy ich w mieście 6, więc jest wybór. No i zobaczymy. Wraz z panem marszałkiem, który dał nam fundusze, część funduszy na modernizację Muzeum Drukarstwa, musimy podjąć decyzję, w jaki sposób zorganizować muzeum. W tej chwili sytuacja nam trochę, bym powiedziała, sprzyja, bo jest i tak lockdown i muzea są zamknięte, więc mamy czas na to, żeby się dobrze przygotować do tego. Kiedy tą decyzję podejmiecie, Pani Burmistrz? W tym roku, rozumiem. W najbliższym czasie, tak. No my musimy uruchomić, mamy zobowiązania wobec instytucji, która dała nam pieniądze na tą modernizację, także
Zapraszamy, jeśli ktoś jest chętny, to prosimy o kontakt. Ma to prowadzić stowarzyszenie albo instytucja miejska. Stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, więc to nie do końca musi być tylko Stowarzyszenie Muzeum Drukarstwa. Natomiast na pewno będzie musiała być prowadzona taka działalność jak przed tym zamknięciem, przed tą modernizacją. Ale będzie kolejny konkurs, czy teraz wy będziecie nad tym pracować? Nie, będziemy teraz pracować wspólnie z marszałkiem nad wypracowaniem rozwiązań. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo mi miło. Moim państwa gościem była Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.